Cześć moi drodzy, ja nazywam się Marlena Sztamborska, a dzisiejszy temat filmiku będzie dotyczyć proporcji twarzy i chciałabym je Wam pokazać z przodu i z boku. I będzie to na podstawie książki Andrew Loomisa, czyli takiego po prostu wybitnego artysty XX wieku, który zrobił na ten temat książkę, znaczy nie tyle o proporcjach, ile w ogóle o rysowaniu właśnie twarzy i rąk. I dlatego chciałabym Wam pokazać jego metodę właśnie w dzisiejszym filmiku. I co, zanim zacznę, to chciałabym Was prosić o subskrypcję, o kliknięcie dzwoneczka na dole właśnie przy przycisku subskrypcji. Obok jest też łapka w górę. No i co, jeżeli jesteście, chcecie jakieś kolejne filmiki, no to piszcie w komentarzu, co byście chcieli obejrzeć, no to, to wezmę to pod uwagę. A co, a teraz zaczynamy. I słuchajcie, zaczynamy od narysowania kwadratu. Pierwszy widok właśnie będzie od przodu twarzy i będzie taka proporcja, że w wysokości ta twarz będzie mierzyć 3,5, natomiast w szerokości 3. Ale dlatego najpierw sobie narysujmy kwadrat i zostawmy sobie więcej miejsca na górze, żeby tą połówkę sobie potem dorysować. No to najpierw właśnie kwadrat. Dobra, i teraz przepołówmy sobie w wysokości i w szerokości, dokładnie w połowie, ten prostokąt. No i potem będziemy kontynuować. No dobra, i teraz podzielmy sobie obie połowy w szerokości na trzy równe części, czyli będziemy sobie dzielić, wystarczy tutaj już po prostu znaleźć tu połowę i tu połowę między tą a tą linią i między tą a tą linią i tutaj już będą właśnie podzielone na 6. Dobra, może najpierw sobie określmy ten kształt głowy mniej więcej i tutaj tak, weźmy sobie mniej więcej właśnie w połowie, zacznijmy tutaj kształt właśnie włosów rysować. No wiecie, to pamiętajcie, że jest tylko taki rysunek, w którym te proporcje, one mogą być zmienne. Tu chodzi o to, żeby po prostu mieć świadomość tego, że one mniej więcej te proporcje twarzy właśnie w taki sposób wyglądają, także nie bierzcie tego tak za pewnik. No, także dobra, tutaj mamy już zaznaczone włosy. Tutaj sobie czaszkę jeszcze zaznaczymy. Teraz tak, kości szczęki, mniej więcej to będzie coś takiego. Słuchajcie, taka pierwsza podstawowa zasada jest taka, że twarz dzielimy właśnie na 3,5 i teraz
idąc od dołu, to sobie właśnie może zaznaczmy, że tutaj jest 3, 2, 1 i tutaj jest jedna, druga. No i tutaj tak samo w tą stronę i to będzie, zaznaczmy sobie 1, 2, 3. No nie będziemy zera zaznaczać, no chociaż możemy, no w każdym razie wygląda to w ten sposób, że od trójki do dwójki mamy odległość między brodą a dołem nosa. Od dwójki do jedynki jest odległość między dołem nosa a brwiami. No i od jedynki do połowy wysokości występuje tutaj wysokość czoła. I ta linia włosów tak naprawdę, to może zacznijmy od góry, będzie nam łatwiej, czyli tutaj właśnie na połowie wysokości od góry sobie zaznaczamy linię włosów. Okej, i teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Między pierwszą a drugą wysokością nie tyle, że jest właśnie wysokość nosa, co też znajdują się nasze uszy. To też od razu je sobie zaznaczmy i też możecie sobie sprawdzać te proporcje po prostu na sobie albo na znajomych, bo naprawdę jeżeli je sprawdzicie, to zobaczycie, że faktycznie większość z tych wysokości, długości w ten sposób wygląda i tak się prezentuje. No i teraz możemy się zabrać właśnie za nasze części twarzy, ale zanim to zrobimy, to musimy sobie podzielić jeszcze na pół te szerokości, które teraz mamy pokazane, czyli tutaj jeszcze rysujemy sobie, wystarczy taki odcinek, bo tutaj nam to będzie potrzebne właśnie do oczu i do brwi i nosa. Co chodzi. Ogólnie tutaj nie jest u Lumisa aż tak to pokazane, ale twarz ma właśnie szerokość pięciu takich szerokości, zobaczcie, których. Jak tutaj sobie złapię tą odległość, to zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć jest takich szerokości twarzy. I teraz co nam to daje? Jeżeli mamy taki podział, to występuje taka zależność, że nasz nos właśnie ma tą szerokość środkowej, tej jednej piątej, oczy tych dwóch tutaj, które są obok właśnie naszego nosa, no to jest oczywiste. I jeszcze jest jedna zależność, że łuk brwiowy właśnie będzie się znajdować na tej i na tej linii i możemy je sobie ponumerować 1, 2, 3, 4, 5, no bo tutaj ta linia by była 0, 1, 2, 3, 4 i tutaj piąta. Więc od czego możemy zacząć? Aha, jeszcze kolejna rzecz. Cała wysokość naszej twarzy podzielona na pół wyznacza nam linię oczu. I teraz w ogóle wszystkie te zasady, jeszcze raz powtórzę, to nie jest sztywna zasada, że zawsze to tak będzie wyglądać. Słuchajcie, no to tutaj nam zostały jeszcze usta do narysowania.
Usta mniej więcej znajdują się w 1/3 tej odległości, czyli tak naprawdę 2 1/3. To sobie od razu zaznaczmy, to będzie mniej więcej gdzieś ta wysokość. I jeśli chodzi o szerokość tych ust, to słuchajcie, ona, patrząc na wprost człowieka, bo wiadomo, że to nie jest tak stricte w taki sam sposób pokazywane, jak mamy człowieka po prostu pod kątem, ale te kąciki ust zewnętrzne, one się znajdują, słuchajcie, właśnie tutaj, gdzie mamy tęczówkę oka, i ją sobie tutaj przedłużamy właśnie na tą wysokość 2 1/3, tak? No i co jeszcze? Dół ust właśnie mniej więcej się znajduje na połowie wysokości, czyli to mniej więcej będzie 2 1/2. To też możecie sobie zaznaczyć. Oczywiście to nie zawsze tak będzie, pamiętajcie o tym, no ale warto takie właśnie proporcje sobie znać, bo one bardzo ułatwiają potem, jeżeli macie do narysowania jakąś trudny portret, no to warto się właśnie wspierać takimi metodami, bo od razu ułatwiają po prostu rysowanie. Jeszcze słuchajcie, ja wiem, ten portret wcale nie wygląda tak dość naturalnie, wręcz przeciwnie, on wygląda dość sztucznie. Jeszcze kilka takich rzeczy, o których Wam nie wspomniałam, to zauważcie, źrenica, kiedy patrzymy właśnie tak na wprost, ona się znajduje właśnie na tej drugiej, na tej pierwszej szerokości, którą sobie na początku wyznaczyliśmy. A tak to chyba już wszystko powiedziałam. No w każdym razie mówię, te wszystkie informacje zawarte są w książce Andrew Loomisa. Ja ją Wam podlinkuję na dole w opisie, bo po prostu ona jest już za darmo dostępna przez internet, także możecie ją sobie pobrać w formie PDF-a. No i co, dobra, my przechodzimy teraz do narysowania twarzy bokiem. I zaczynamy znowu w podobny sposób, tylko teraz sobie rysujemy kwadrat. Kwadrat właśnie o wysokości, którą już mieliśmy tutaj wcześniej narysowaną, czyli 3,5, i będzie właśnie 3,5 tak w wysokości, jak i w szerokości. I najlepiej sobie po prostu tutaj zrobić przedłużenie tych dwóch linii poziomych, to wtedy można będzie od razu po prostu narysować te proporcje, które tutaj mamy, czyli wysokość oczu, wysokość nosa, ust, to wszystko będzie można przenieść właśnie na ten portret z boku rysowany. To od razu możecie też właśnie wszystkie te inne poziome linie też sobie przenieść. Będzie Wam wtedy po prostu prościej i szybciej rysować. Sobie znowu ponumerować właśnie tak jak wtedy, czyli 0, 1, 2,
3 i 3 i jedna druga i tak samo w tą stronę 3, nie, chwila, Boże, źle, to będzie przecież pół, tu 1, a tu 2, jedna druga, 1, tak, 2 i 3. Tutaj może tak sobie zapiszmy faktycznie, bo tak będzie się mylić. No i co, słuchajcie, jeszcze tutaj tą część, czyli od 0 do 1, też sobie podzielimy na 3 równe części. To będzie bardzo ważny element, bo tutaj tak naprawdę wszystko będzie się rozgrywać właśnie w tej partii. Dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie może po prostu tak od tych właśnie partii z przodu, może od nosa, bo on będzie taki oczywisty, czyli właśnie znowu od 2 do 1 on się mieści. Natomiast jeśli chodzi o jego, będzie trochę większy, jeśli chodzi o jego szerokość w profilu, no to będzie nam mierzyć mniej więcej dotąd. Ten taki zaokrąglony, charakterystyczny element. Zaraz zobaczycie zresztą. Teraz pamiętajcie zawsze o tym, żeby tutaj właśnie był ten element taki, takiego wklęśnięcia właśnie w okolicach oczu i tutaj właśnie mocny uskok potem, gdzie mamy brwi. Właśnie zauważcie, że jak będziecie obserwować siebie czy innych podczas rysowania, to właśnie to miejsce, gdzie kość jest wysunięta, to jest właśnie przy brwi. Pamiętajcie o tym. A tam, gdzie oko, no to wiadomo, oczodół i tam będzie bardziej wklęśnięte. No i tutaj dalej lecimy z tym czołem. Ono nam gdzieś tutaj właśnie się przecina. I leci sobie dalej. Czaszkę tutaj sobie rysujemy od razu przy okazji. No i dobra, jeśli chodzi... Aha, jeszcze nos, no właśnie. To tutaj. Taki przecinek sobie rysujemy. Dobra, reszta rzeczy, no to jak? Za co się zabieramy? Może najpierw właśnie, tak jak mówiłam, za tą część z przodu, to sobie brew narysujmy. Ona właśnie będzie tak samo jak tutaj, w tym pierwszym przypadku, na tej wysokości. Nawet możemy sobie ten łuk brwiowy stąd zabrać, w sensie wysokość. I sobie tutaj rysujemy z boku. Widzimy dość sporo tej brwi, także tutaj można spokojnie ją taką dłuższą narysować. Oko to jest właśnie też ważna rzecz. Znowu właśnie patrzymy na to, żeby było przez połowę przechodziło naszej twarzy. Tutaj rysujemy sobie tą gałkę z boku. Słuchajcie, rysując oko, musimy pamiętać o tym, że ono będzie właśnie w takim trójkącie się znajdować. Ja tutaj może powinnam jeszcze troszkę szersze je narysować. Myślę, że tutaj je przedłużę. Jeżeli jesteście ciekawi w ogóle rysowania poszczególnych partii, nie tylko twarzy, ale i ciała, no to dajcie mi znać w komentarzu, to ja wam zrobię oczywiście na ten temat filmiki, no ale muszę wiedzieć po prostu, że faktycznie jest na nie zainteresowanie. Taka ciekawa rzecz, bo też jakby ja o tym wcześniej nie wiedziałam, ale fajną rzecz napisał Stephen Haston, albo Haston, Jezu, ja ciągle zapominam, jak ten facet się nazywa. No ale ma świetną książkę, którą już Wam tam kiedyś pokazywałam. On pokazuje w swoim tym podręczniku, że kiedy mamy właśnie z profilu twarz, to oko właśnie mniej więcej musi się tutaj
ten trójkąt w szerokości zmieścić minimum raz właśnie do tego nosa naszego. Nie może być tutaj mniejsza ta odległość, także tutaj widzicie, że u nas jest spora. Tutaj sobie kości pozaznaczam, takie, które są widoczne. No i co? I teraz linia włosów, ona tutaj nam zakręca. I dobra, to może sobie jeszcze tutaj on coś takiego narysował. Bo ja tutaj, słuchajcie, oczywiście opieram się na tym, co ma Andrew Loomis, ale po prostu chciałam Wam to w taki przystępny sposób opowiedzieć, pokazać i żeby Wam łatwiej też było potem, prawda, w rysowaniu. To teraz usta, znowu jakby ta wysokość jest taka sama jak w tym widoku z przodu i tak samo dół ust. I wszystko tak naprawdę rozgrywa się na tej linii, bo zobaczcie, że ten nasz dzióbek, on właśnie będzie się tutaj znajdować i tak samo całe usta będą na tej wysokości. Potem mamy właśnie to wcięcie na brodę i potem już samą brodę. Gdzieś tutaj nam się szyja robi. Usta nam dochodzą za to do tej wysokości. Tutaj możemy ją sobie określić 1, 2 i 3, czyli do drugiej tej wysokości właśnie dochodzą nam usta. Teraz tak, szczęka, ona nam mniej więcej tutaj dochodzi do dwójki w jednym i w drugim przypadku. No i ucho to już wiadomo, że właśnie mieści się między jedynką a dwójką. Natomiast całe ucho mniej więcej będzie troszeczkę szersze niż połowa tej szerokości od dwójki do trójki. Aha, tutaj jeszcze on coś takiego zrobił, że można sobie dodatkowo pomóc, rysując tutaj przekątną i że właśnie pod tym kątem mamy tutaj ten dziubek tego ucha i że tutaj od dołu nam się zaczyna też ten to uszko nasze, tak to nazwijmy. No i tutaj ta nasza małżowina się układa. No i tutaj jeszcze sobie możemy właśnie tył tych włosów sobie narysować. Dobrze, moi drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj posługuję się wiedzą od innego autora, ale często właśnie rozmawiając z artystami czy z moimi uczniami, okazuje się, że oni nie wiedzą w ogóle, kto to jest na przykład taki Andrew Loomis, dlatego chciałabym Wam właśnie na tym moim kanale pokazywać właśnie takie postacie, które zmieniły po prostu postrzeganie u artystów, jakieś zasady sformułowały. Ogólnie ciekawa rzecz jest taka, że te wszystkie rzeczy wychodzą ze złotej proporcji. I myślę, że też zrobię na ten temat oddzielny filmik, także jeżeli chcecie być na bieżąco, no to serdecznie zapraszam do subskrypcji, na dole jest czerwony przycisk, także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, piszcie komentarze, będę bardzo wdzięczna, bo też no, myślę, że takie wartościowe treści daję dla Was wszystkich i dla artystów, także fajnie by było, żeby to gdzieś dalej poszło w świat i żeby ten YouTube zażarł i po prostu, żeby inni mieli możliwość oglądania właśnie tych moich materiałów. No i co, to za dzisiaj dziękuję, no i do zobaczenia następnym razem, cześć!